trzy. Dwa. Jeden. Cześć, z tej strony Michał i Weronika. Jest jeszcze Kicia, Teofil i Pelagia, ale one z nami nie podróżują. No i jest jeszcze od marca z nami Lila. I od 2016 roku prowadzimy projekt Ratujemy Sabinę. Lecz zacznijmy od początku. Sabina trafiła pod moje skrzydła w 2012 roku jako auto służbowe w Teatrze Małego Widza, w którym obydwoje pracujemy. Woziła zaopatrzenie i scenografię, a sumptem Agnieszki, właścicielki Sabiny, naprawialiśmy wspólnie to, co było do naprawienia, aby kółka się kręciły, a auto spełniało swoje zadanie. Aż w 2016 roku, gdy to Sabina miała iść na emeryturę i zostać zezłomowana bądź sprzedana, zaproponowałem Agnieszce, że jeśli się zgodzi, to wezmę Sabinę od niej, bo przyzwyczaiłem się do tego auta, do tej wygody i setek wspomnień z podróży. W tym samym roku, 2016, wraz z otrzymaniem auta zrodził się pomysł, aby dzielić się z ludźmi tym, jak Sabina młodnieje po naprawach i jak odwiedza coraz to ciekawsze miejsca w Polsce i Europie. Przez te 4 lata byliśmy już w Grecji, gdy to pomagaliśmy uratowanym przed rzezią osłom. Zjechaliśmy Sabiną środkową Europę, odwiedzając Holandię, Niemcy, w których to przejechaliśmy kultowy tor Nürburgring, Szwajcarię, Włochy i Węgry. A w międzyczasie Sabina także przeszła szereg zabiegów odmładzających. Częściowe naprawy blacharskie, 2 wymiany chłodnic i multum innych, o których możecie przeczytać w naszej książce serwisowej, która jest dostępna na naszej stronie. Sabina jest z nami od czasu, gdy na liczniku widniała liczba 260 tysięcy przejechanych kilometrów, więc w ciągu 8 lat zrobiłem nią ponad 140 tysięcy. I właśnie przyszedł czas na ten kamień milowy. Ratujemy Sabinę, jak sama nazwa mówi, miało dotyczyć nieskończonej ilości napraw, które będziemy wykonywać, lecz czasem tych napraw i wymian rzeczy jest coraz mniej, a więc bardziej możemy się skupić na tym, co w tym projekcie było najważniejsze, czyli pomaganiu i podróżowaniu. Od paru miesięcy najmocniej wspieramy naszych braci mniejszych, zwierzęta, które nie mają domów. Transportujemy je ze schronisk do domów tymczasowych, pomagamy zorganizować zbiórki dla nich i w końcu je adoptować do domów stałych. Gdy nie pracujemy, możemy w końcu bez większych obaw ruszyć przed siebie i taka wyprawa właśnie pojawiła się na horyzoncie. Za rok, w sierpniu 2021 roku, planujemy wraz z naszymi przyjaciółmi z SAP 180 ruszyć w kierunku Skandynawii. Chcemy odwiedzić międzynarodowe wydarzenie INTSAP w Finlandii, dojechać na Nordkap w Norwegii i na koniec odwiedzić najważniejsze miejsce każdego właściciela SAP-a, czyli Trollhättan. Więc bądźcie w tej najważniejszej wyprawie z nami. Yeah.